Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec sędziego Dominika Czaszkiewicza. Przy okazji sprawdził, jak działają inne sądy w okręgu. Postępowanie wyjaśniające wszczęto na wniosek kolegium Sądu Okręgowego, które domagało się wyjaśnienia sprawy zwłoki w przesłuchaniu małoletniej pokrzywdzonej i niskiego w ocenie kolegium poziomu orzecznictwa sędziego. Jak wskazał w uzasadnieniu Rzecznik Dyscyplinarny sędzia Maciej Remotowski. Zebrany pierwotnie materiał dowodowy wskazywał na niewłaściwy sposób urzędowania sędziego Czeszkiewicza. Ostatecznie jednak okazało się, że rzekomo nieprawidłowe urzędowanie sądu rejonowego było konsekwencją wadliwego wykonywania obowiązków przez ówczesnego prokuratora rejonowego w Suwałkach oraz złej organizacji pracy w wydziale karnym Suwalskiego sądu. Zarówno prokurator rejonowy, jak i przewodniczący wydziału ponieśli konsekwencje służbowe za taki stan rzeczy. Postępowanie wobec sędziego Dominika Czeszkiewicza stało się jednak przyczynkiem do kontroli procedowania w podobnych sprawach w skali całego okręgu suwalskiego. Z ustaleń rzecznika dyscyplinarnego wynika, że postępowanie sędziego Dominika Czaszkiewicza nie było odosobnione i wynikało, jak to określił sędzia Romotowski, z dość liberalnej wykładni terminu sprawa pilna. Ostatecznie uznano, że postępowanie obwinionego sędziego wpisywało się w ogólne ale błędne założenie, że postępowanie przygotowawcze nie wymaga pośpiechu. Jak wprost wskazał zastępca rzecznika dyscyplinarnego, założenie to wynikało z postawy prokuratury.